Podejście numer 68. Oczywiście żartuję. Proszę Państwa, tyle razy podchodziłem do tego nagrania, żeby Wam przedstawić. Otóż stan nawierzchni chodników przy ulicy Wyszyńskiego, obok szkoły numer 8 i oczywiście na ulicy Przyjaźni. Materiał robię razem z Robertem Woźniakiem z Głosu Konińskiego i jest mi bardzo przykro, że osoba niepełnosprawna musi poruszać się i tak ryzykować. Po pierwsze, po drugie, osoby starsze. Znam z autopsji, jak musi uważać osoba starsza w momencie, kiedy wybiera się do przychodni niedaleko, właśnie tego rejonu. No cóż, mamy własnych przedstawicieli i musimy ich podliczyć. Kolejna bajka, że nie ma pieniędzy w budżecie, że firmy nie chcą przyjmować takich zleceń, że to jest za tanie, że nie mają pracowników, szczerze. To wszystko jest nasza wina, proszę Państwa, ponieważ takich przedstawicieli do Rady Miasta z danego osiedla, z danego rejonu wybraliśmy i uważam, że powinniśmy to zmienić. Jest mi bardzo przykro, że osoby niepełnosprawne i osoby starsze muszą tak ryzykować w tamtym rejonie. Dziękuję bardzo i zapraszam do oglądania materiału, który nie był cięty, nie był manipulowany. Jest jaki jest. Do zobaczenia. Czuję się przejeżdżając przez takie ciemności. No powiem Ci, że dość niepewnie. Trzeba bardzo uważać. A gdzie jesteśmy w ogóle? My jesteśmy przy szkole podstawowej numer 8. Ulica? Ulica Wyszyńskiego 26. Pokażemy za chwileczkę te wszystkie chodniki. Tak. I różnicę, na czym polega różnica między terenem, którym zarządza miasto, a terenem, którym zarządza spółdzielnia. Jest to OPS. Jest, jest. Na środę. O, tutaj mamy piękny widok. Jak się rozchodzi. O, a tutaj już mamy normalnie. Pięknie. I tutaj, o. Różnica między terenem, gdzie zarządza spółdzielnia, a terenem, gdzie zarządza miasto. Proszę Państwa, zerknijmy dokładnie. Okej, przejedźmy się teraz. Jakby dało radę, gdybyś przejechał się teraz, żeby ukazać, o co chodzi. No bardzo bezpiecznie, no, naprawdę, the best. Nie ma co, dla matek z dziećmi w wózkach i dla osób z niepełnosprawnościami bomba. Że osoba poruszające się przy balkonikach i okularach nie wspomnę. A osoby niewidome i niedowidzące pozwól, trzeba dokładnie ukazać, jak to wszystko milczenie wygląda dla zwłaszcza radnych z tego terenu, odpowiedzialnych właśnie za taki stan chodników. Pozdrowienia dla radnych i oczywiście dla wszystkich mieszkańców, którzy na nich głosują. Można się solidnie małysza zaliczyć i tam, o tu to daje pięć. Faktycznie, zaczekaj, pokażmy jak to wygląda, w czym jest problem. Tu. No właśnie. Tutaj. Tu. Tutaj. No tutaj faktycznie to jest bardzo. Tu jest po prostu równia pochyła. Okay. Jest mocno wybite. Tu z tej strony. Z tej strony. Musimy za radnym i mieszkańcom pokazywać, w czym jest problem. Jesteśmy teraz na ulicy Przyjaźni, tak? Tak.
No i przystanek oczywiście bardzo, bardzo... Bardzo równiutki. Tutaj w ogóle można bezpiecznie wsiąść, nie powiem. Taka informacja dla prezesa MZK, czy jak mu tam jest, żeby posprzątał. Wygląda na to, że bałagan to już najmniejszy problem. Tu jadąc bardzo dużo ryzykujesz. Słupki powykrzywiane. Śmieci to tu jest naprawdę najmniejszy problem. Proszę bardzo. O. Tam. Tu będzie bujać. O. Widać? No zaraz zobaczymy, dokładnie pokażemy, bo tutaj praktycznie trzeba wszystko pokazać, jak krowie na rowie. Aha. Niebezpieczne okolice. Wszystko praktycznie do wymiany. To mi, ale to trzeba będzie pokonać na balansie, bo inaczej to nie jest. A jak jest dziś, jak jest deszczowo tutaj, to co? To nie wiesz, gdzie, w którym miejscu jest dziura? Jeżeli pod... no właśnie. Dodatkowo jak jest śnieg zimą, chociaż teoretycznie, jeżeli jest oblodzone, to jest w jakiś sposób to... nie jest bezpieczne, ale jest trudne. O. Wyżej. Ups. I taka różnica. Tu jest spółdzielnia, a tu jest miasto. Mamy kostkę, tutaj mamy płytę starą, tu znowu mamy kostkę i tam znowu mamy starą płytę. Czyli tam, gdzie spółdzielnia rządzi, to jest ok? Tak. Na to wygląda. A tam, gdzie miasto, niestety? No, niestety tak. Ojojojoj, tu jest wesoło. Tutaj to się nawet nie odważę. Kolejne ujęcie, tu się zaczyna cywilizacja, a tutaj mamy miasto koni. Cywilizacja jak w Sex Fisi. Okej, kończymy tą relację. Zobaczymy, jaki będzie odzew od radnych odpowiedzialnych z tego terenu, żeby się ogarnęli troszeczkę i zadbali o chodniki na tych ulicach. Dla bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców. Oczywiście. I czekamy na rezultaty. Pozdrawiamy wszystkich, Tomasz i Robert.